Steps so light, I barely touch the ground. Kurde, ale w takim pomieszczeniu bym Roniego Colemana oglądał. Ja cię nie mogę. Dobra, wracam po pracy. 8 godzin, dzisiaj 21. I lecę do Carrefoura ogarnąć jakieś makro składniki fajne, bo głodny człowiek cały dzień. Znaczy było tam zapewnione jedzenie, ale takie kurde średnie jak na moje standardy. Także kilometr do Carrefoura za godzinkę zamknięcie. Tak mam nadzieję, że zdążę i lecimy. Dobra, update'ik. Mamy godzinkę 19.10. Ja dzisiaj zacząłem pracę kurde o 6 praktycznie, więc trochę godzinek wleciało. Człowiek zmęczony. Dzisiaj zjadłem tylko kurczę niespełna 1000 kalorii. Także idziemy coś uładować, ale nie wiem co. Zobaczcie, 19.11, 35 tysięcy kroków. Także spalanie hardcore. Dobra, mamy godzinkę 20. Ja lecę na jakiś trening, drążki ogarnę, bo no już nie ukrywam, 3 dni bez treningu, a dałem sobie słowo, że będę tutaj trenował w miarę regularnie, także trzeba słowa dotrzymać. Znajdę jakieś drążki, zrobimy kilka fajnych serii podciągania, może pompki. Pada deszcz, także hardkorowo, ale dam radę. No, tak to wygląda. Lecimy szukać drążków. Dobra, tam w oddali chyba widzę jakieś drążki, także być może jesteśmy w domu. Kurczę, która to godzina? 19, 20 w sumie już. Dobra, także patrzcie, dobrze to się prezentuje. Wydaje mi się, że tak, zrobiłem sobie obwodówki z 10 serii dipów i z 10 serii podciągania, do tego coś na brzuch, no i będzie fajny trening, tak z 45 minut. No super, super, cieszy mnie to. Także plan jest taki, zrobić dobry trening, 3 dni nie trenowałem, także dzisiaj full body workout. No myślę, że jedyna rozsądna opcja to jest zrobić tutaj obwodówkę, czyli dużo objętości po 10 serii każdego z ćwiczeń, z dipów, podciągania, żeby załadować te struktury, żeby glikogen wrócił, żeby przede wszystkim na główki, no i też ten klimacik, wiecie, robicie trening w Hiszpanii, kurde, 2000 km od domu, no ma to swój urok pewnie, także lecimy. Update'ik, zrobiłem 4 serie po 9-10 powtórzeń, nachwytem dosyć szeroko i zrobię jeszcze jedną i później 5 podchwytem, żeby bardziej biceps zaangażować. No także lecimy. Dobra, wydaje mi się, że 10 fajnych powtórzeń było. 5 seria, teraz lecimy podchwyt. Dobra, jednak zobaczyłem, że mogę zrobić tutaj chwyt młotkowy, także zrobimy go z 2 seryjki i później z 3 seryjki pod chwytem. Także łącznie 10 serii podciągania będzie, co jak najbardziej będzie fajną objętością na plecy, na biceps, troszeczkę na barki, a później jeszcze z dipami się pobawimy, czy coś w tym stylu. Także lecimy tą stroną, bo jakby ktoś chciał mi telefon podjebać, to będę widział, a plecami do tyłu bym nie widział. No powiedzmy 10 powtórzeń, git. Generalnie bardzo mi się podoba tutaj klimat. Tam jakiś helikopter nawet leci. Tutaj księżyc gdzieś był, tu już nie ma, nieważne. Także tak to wygląda wokół, praktycznie pustki. Tu moja kurtka. Szukam dobrego światła i chyba go znalazłem. I kurczę, bardzo się cieszę, że mogę tutaj trenować. Generalnie jak już tak trenuję, to nachodzą mnie różne przemyślenia.
I pamiętam, jak jeszcze rok temu nie sądziłem, że będę gdziekolwiek podróżował. Jakoś to mi to wydawało się takie, że... I tak nachodzą mnie przemyślenia, że życie lubi pisać różne scenariusze, bo jeszcze jak się cofnę rok temu, dokładnie o tej samej porze byłem w czwartej klasie technikum, czekała mnie matura. Wiecie, tak nie wiadomo co dalej, człowiek miał różne rozterki. Jeżeli chodzi o podróżowanie, to nawet o tym nie myślałem, bo żeby wam to zaobrazować, no powiedzmy, miałem obawy przed samodzielną podróżą pociągiem, bo wydawało mi się to takie skomplikowane, nie? No i w końcu doszedłem do wniosku po maturze, że tak to nie może być i trzeba coś z tym zrobić. No i rzuciłem się na głęboką wodę. Długa historia, no generalnie wyruszyłem ze znajomym do Szwecji. Tam byliśmy 2 tygodnie niespełna, to taka pierwsza podróż życiowa. No można powiedzieć, że samodzielna, co prawda z kolegą, więc było też wsparcie, jednakże załatwiałem wszystko sam od A do Z. Generalnie chodzi mi o ten cały progres, jaki można zrobić w życiu, że wiecie, teraz jestem sobie w Barcelonie, gdzieś tam 2000 km od domu, nawet nie wiem ile. No teoretycznie powinienem być dzisiaj na studiach, bo jest poniedziałek, no ale jestem tutaj i robię trening po 11 godzinach pracy i po 40 tysięcach kroków. Jest fajnie, kurde, na pewno będę to miło wspominał, a jeszcze będę lepiej to wspominał, jak znajdę coś dobrego do jedzenia i jak mnie nikt tutaj nie odjebie. Także... Dobra, mam nadzieję, że telefon nie spadnie. Kurczę, i robimy serię podchwytem. Bluza ściągnięta dla tego kontentu. Ale co tam, lecimy. Podchwyt, kurczę, ciekawe czy łapa jako tako się prezentuje. 1000 kalorii dzisiaj tylko zjadłem, a jest 21. Ja pierdzielę, jaki fajny. Dobra. No dobra, jednak spadł. Próba numer 2. Mam nadzieję, że nie spadnę. Nie, kurwa. Złapałem. Bardziej tak. Dobra. Nie spadnij, proszę, 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 nie spadniesz? Nie spadnij, please. Dobra, lecimy z pompkami. Kurczę, za 100 może zrobimy, oczywiście rozbijając tę serię. Tak, to będzie dobry pomysł, żeby klatkę zaangażować, bareczki. Lecimy. Po 25, żeby się nie forsować, 4 serie, będzie luks. Ale fajne samochody tu jeżdżą. Dobra, lecimy ostatnią serię. Pompek i będzie to. Okej, tutaj jest poradnik, ale my go nie potrzebujemy. A tutaj widziałem, jak gość nabierał wodę, ale nie wiem, czy to jest pitna, kurczę. Co tu jest napisane? Presto. Presto. Nie wiem. Dobra, spróbujemy. Nie. Raczej nie pitno. Raczej nie. Słyszycie? Biją dzwony, a to znaczy, że koniec treningu. Wleciała godzinka. Generalnie wydaje mi się, że te poręcze są jak dla mnie trochę za szeroko ustawione. No ale cóż, zrobimy kilka powtórzeń. Patrzcie to, ja wam coś pokażę. Mamy 21, nie? I patrzcie ile kroków, 38 tysięcy. Zanim dojdę do hotelu, jeszcze trochę pochodzę, to myślę, że 45 będzie. Masakra, ale spalanie. Ale spalanie tutaj wchodzi. Także 11 godzin pracy, dzisiaj musiałem wstać o 5.30,
bo metrem dojechać, później były problemy z wejściem, bo to pierwsze dni targów, także ochrony dużo i tak dalej. No mniejsza z tym, pracowałem do której? Do 19 jakoś, później znowu przyjechać do hotelu. I co, dzisiaj mam tylko 1200 kalorii może zjedzonych, no, jest godzinka 21, także nie podoba mi się to. Idziemy ładować, nie mam za bardzo co, bo kurczę, do sklepu nie zdążyłem. Niestety, jakiegoś street fooda może tutaj znajdę, albo uda się coś w hotelu ogarnąć. Nie wiem, bo jestem tutaj dopiero trzeci dzień, także, także będziemy ogarniać zaraz, nie? Mam nadzieję, że... No kurde, nie, no muszę podładować koniecznie, bo to śmiech na sali, że przy 40 tysiącach kroków i przy treningu siłowym zjem tylko 1000 kalorii, no na to się nie godziłem, także idziemy walczyć o jedzenie. Też ja nie wiem, co tutaj mówię, być może mówię głupoty na tym vlogu, więc będę to, kurczę, przycinał odpowiednio i montował. No bo kilka godzin snu to zdecydowanie za mało. I dobra, lecimy szukać tych kalorii, bo jest 21. Ja jestem w dupie totalnie, a jutro do pracy, no na 6, więc o 5.30 muszę wstać praktycznie, nie? Dobra, nie wiem, wkroczyłem do jakiegoś, w końcu do jakiejś cywilizacji, tutaj jest jakiś kebab, zobaczymy, czy działa. Dobra, powiem wam, że lepiej nie mogłem trafić. Nie dość, że tani, bo kosztował mnie cały zestaw cola, frytki i kebab 5 euro. To naprawdę był dobry, albo byłem tak głodny, albo serio był dobry. Także myślę, że jeszcze kilka razy tutaj zawitam podczas mojego pobytu. No i co, dobra, dla koleżanek niosę frytki, bo mnie poprosiły. I co, i trzeba będzie spać, bo jutro trzeba rano wstać, nie? Że tak to wygląda. Także no tyle dobrze, że troszeczkę dzisiaj podładowałem. Także licznik kalorii, no myślę, że nie wiem, na 2,5 może 3 skoczył. Albo zaraz skoczy, także no jest dobrze. Kurde, nie wiem, czy tędy wejdę, chyba nie. Tam teoretycznie chodzę na śniadania, ale są bardzo słabe. Musiałbym ich nauczyć, jak się komponuje odpowiednie śniadanie. Białko, węgle, tłuszcze. Może kiedyś. Dobra, niosę frytki za 2 euro. Ogólnie fajnie się udało, że ten kebab wyleciał, bo człowiek trochę podładował. Tak jest.